Raz wasz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony jestem ja, czyli Malczu Mistrz. A to jest gra Travian Kingdoms. Witam wszystkich bardzo serdecznie w mojej serii Holy Gaming Series Travian Kingdoms, czy coś takiego. I moi kochani, tak, tutaj jest mój widok na moją wioskę. Tak. Akademia jest na poziomie drugim. Zaraz sprawdzimy sobie koszary. Centurion wymaga czego? Centurion to najlepsza jednostka ofensywna w rzymskiej piechoty. Staje się strach wśród obrońców. Szkolenie centurion jest słonne i drogie. O, 18. Petorianin. Ilu petorianinów mogę maksymalnie? 21. No i chyba się skuszę na tych pretorianinów, bo obrona jest potrzebna, ale najpierw co innego, tak, i kurczę, no, chciałbym sobie wam pokazać, tak, ja jestem w królestwie Zeusa, gracza Zeusa. Przynależę do społeczności do króla Zeusa, do gracza Zeusa i ten Teges, tak? Tutaj pozycja 787, ludność 503, osady 2, nacja Rzymianie, królestwo pozycja 601, kultury 705, członkowie 8 na 50, trybuty. Trybuty, no to trybut poszedł, tak? Okej. A tutaj sprawdzimy sobie bieżące ataki na moją wioskę. Serdecznie pozdrawiam Kamegazę i Diablo. I moi mili, tutaj jak widzicie, następne ataki na moją wioskę będą miały miejsce za 15 minut. Następny od Infernal 2, czyli od Diablo, to będą miały miejsce ostatni atak, który idzie na moją wioskę, będzie miał miejsce za godzinkę, czyli za 54 minuty. Tak jest. Tutaj jest mój bohater, tak? I spoko, i gitara, i bohater jest. Zbroja regeneracji, miecz centuriona, buty tchórza, czarny wałach, sztandar oddziału i inne takie fajne rzeczy, które się kupuje tutaj na aukcji. A trzeba mieć kasę na aukcję. Można wymieniać kasę złoto na walutę do aukcji, albo w drugą stronę też. Tak, oferty to już nie. Buty najemnika, co to są buty najemnika? A, na razie jest słabo teraz. Na razie jest słabo, lekki napierśnik. Ja mam dobrą, bo ja mam zbroję regeneracji, czyli bardzo dobrze. Tak. Tutaj jest mapa surowców. Mam pole na poziomie czwartym, mam pole na poziomie drugim. Kopalnie gliny, las, kopalnie żelaza, tak? Tak. No i spoko, tak? I spoko.
A tutaj pokażę mapę świata. Tutaj jest moja moja osada, Malczumistrz. Osada i ja jako gracz nazywam się Malczumistrz i należy do królestwa ZZ od gracza Zeos w kategorii polskiej. Tu widzicie, jest flaga narodowościowa, jest Polska, a tutaj są Amerykanie, Brytyjczycy. Kamegazy. Trufi. Kraków.pl, dobra. Na razie nie będziemy klikać na to. Wrócimy do osady, moi kochani. I tutaj pokażę wam też. Tutaj są ten podmiot na nadchodzące ataki. A tu jest księga zadań. I tak, sprzedaj skradzione dobra. No to odbierzemy nagrodę. Tak. No, miejsca magazynu to sobie zostawię na potem. Jak mi będzie brakowało surowców, to sobie odbiorę surowce i będę miał uzupełnienie tych surowców. A teraz wyszkolę sobie pretorianina. Wyszkolę sobie pretorianinów w liczbie 201. Klikam szkolenie i się szkolą. No i za 2 godziny będą. No i spoko, i git. A co sprawdzimy? Dobra, kopalnia żelaza się rozwija do poziomu 1. I w ten sposób to rozmowy są jakie. Witam wszystkich. Ja się też przywitam. Napiszę witam. Witam, wiadomość królestwa. Tak. Należymy do... Okej. Statystyki. Statystyki są takie. Najwięksi gracze. Ja jestem na miejscu 1435. Także nie tak źle. Ale tak. Niezbyt fajnie. Ale to są różni gracze, właśnie. To są takie statystyki. A top 10 sprawdzimy sobie. To różne takie. Ranking weźmiemy. Ranking. Zeus jest na 8 miejscu. Ranking skarbów. Napastnik tygodnia Zeus. Obrońca tygodnia Zeus. A jestem na 6 miejscu. Tak. Jestem na 6 miejscu. Okej. Dobra. To tyle by było na dzisiejszy odcinek. Zapraszam ponownie. Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba
taka seria z gry Travian Kingdoms. Dajcie lajka, dajcie suba, dajcie lajka i napiszcie komentarzyk. Do widzenia, do zobaczenia. Z tej strony byłem ja, czyli Malczmistrz, a to było Holy Gaming Series Travian Kingdoms, odcinek drugi. Cześć. Zapraszam serdecznie, moi mili kochani.